24 pytania. Rozmowa poranka. Moim pierwszym gościem jest wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. A skoro... Dzień dobry. Dzień dobry, witam panie redaktor, witam państwa. A skoro mamy pana wiceministra, udało nam się pana zwabić do studia, no to oczywiście będziemy rozmawiać o pandemii, czy się faktycznie ustabilizowała. Z wczoraj liczba zakażeń to 19 152, rzeczywiście spadła poniżej 20 tysięcy, ale czy to jest powód do radości, czy jeszcze nie? Myślę, że trzeba być takim umiarkowanym optymistą, ponieważ no... Od wielu dni widzimy, że ta stabilizacja jednak jest. Co prawda ona jeszcze nie jest taka, jaką byśmy sobie życzyli, czyli chcielibyśmy, żeby było zdecydowanie mniej nowych zakażeń, ale no na pewno dobrą wiadomością jest to, że nie przybywa nam dziennie tych zakażeń. Mieliśmy przecież już pewnego dnia ponad 27 tysięcy, czyli bardzo dużo osób, u których stwierdziliśmy zakażenie koronawirusa, a to skutkowało tym, że także wiele osób trafiało do polskich szpitali. To było głównym naszym zmartwieniem, czy ta wydolność służby zdrowia w pewnym momencie się nie skończy, ale no, widzimy, że w tej chwili te obostrzenia, które zostały wprowadzone, działają. Oczywiście w tej chwili tych nowych zakażeń jest mniej, także mamy sygnały, że mniej osób zgłasza się do punktów poboru badania, czyli tak zwanych punktów drive-thru, także wiemy od lekarzy rodzinnych, że zdecydowanie mniej osób zgłasza objawy infekcyjne, czyli objawy także te podobne do koronawirusa, więc myślę, że to jest dobra wiadomość, bo to, co mówiliśmy, jeżeli zmniejszymy swoją aktywność w sferze publicznej, będziemy mniej aktywni, ta pandemia będzie się wycofywała, czyli jak zawsze wszystko jest w naszych rękach. No, panie ministrze, są jednak krytycy tej stabilizacji, którzy zwracają uwagę po pierwsze na to, że liczba zgonów jest stosunkowo duża, no wczoraj to było około 350, a poza tym, że bardzo dużo testów daje wynik pozytywny. Momentami nawet połowa testów daje taki wynik, a to by oznaczało, że zarażonych jest dużo, dużo więcej, tylko po prostu ich nie wykrywamy. A ja myślę inaczej, panie redaktorze, że te dodatnie wyniki i tak duży odsetek tych tak zwanych celnych trafień, szczególnie przez lekarzy rodzinnych, no wynika z tego, że już nauczyliśmy się rozpoznawać koronawirusa nawet przez teleporadę, bo ten oddech, który pacjent ma, ten kaszel, objawy duszności, z tego co mówią lekarze rodzinni, jest tak charakterystyczny, że praktycznie w ciemno można kierować go na test koronawirusowy i wiadomo, że on się potwierdzi, więc myślę, że to jest też, przecież ta epidemia już trwa kilkanaście miesięcy. Naprawdę lekarze już są bardzo dobrze wyedukowani w tym kierunku, żeby rozpoznawać dobrze te objawy koronawirusa. Dlatego myślę, że to tak duża trafność i skierowań na badania. Polska Akademia Nauk powołała sobie taki zespół doradców covidowych i oni na przykład uważają, że warto by wprowadzić taką zasadę, czyli taką grupę testową, tak jak w sondażach, grupę reprezentatywną dla całego społeczeństwa i tę grupę co jakiś czas testować i to dałoby obraz, jak pandemia wygląda w społeczeństwie. Jak pan sądzi, czy to jest dobry pomysł? Panie redaktorze, my mamy przy premierze taką grupę ekspertów też medycznych. Wiem, też doradcy. Którzy właśnie, myślę, że na pewno się nad tym pomysłem pochylą, bo wiele pomysłów się spływa do nas, do ministerstwa różnych, prawda? Zawsze od początku pandemii mieliśmy bardzo wielu doradców, tylko no, nikt nie chciał brać odpowiedzialności za te ich pomysły. Dlatego no, trzeba na pewno to rozważyć. Być może jest to dobry pomysł, który tak, żeby pokazał nam, w jakim etapie pandemii jesteśmy. Myślę, że sztab medyczny przy panu premierze to na pewno rozważy i podejmiemy jakieś decyzje. A co jest z ustawą covidową podpisaną przez prezydenta na początku listopada? Pytam o to dlatego, że pielęgniarki z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych domagają się jej ogłoszenia. Zarząd Krajowy Związku zdecydował już 9 listopada o podjęciu przygotowań do wszczęcia sporów zbiorowych w skali ogólnopolskiej, a w razie czego nawet grozi strajkiem generalnym. No nie wyobrażam sobie strajku w tej sytuacji, strajku pielęgniarek.
No dlatego ja też, panie redaktorze, jestem zdziwiony postawą pań pielęgniarek, aczkolwiek bardzo szanuję ten zawód. To są naprawdę wspaniałe panie i nie tylko panie, bo także panowie pracują w tym zawodzie. Chylę czoła przed ich naprawdę ciężką pracą, bo to one są też na tej pierwszej linii walki z koronawirusem. Dziękuję im za tą pracę. Ale myślę, że jesteśmy w takim momencie, kiedy no, myślenie i mówienie o strajku, tym bardziej o strajku generalnym, no, jest bardzo nierozsądne i nieroztropne, ponieważ no, musimy jeszcze kilkanaście tygodni przetrwać. To naprawdę już za nami jest bardzo duży wysiłek. Myślę, że niebawem pojawi się szczepionka, zaszczepimy się. I mam nadzieję, że wrócimy do tej normalności. Wtedy będziemy rozmawiali o ewentualnych podwyżkach, o poprawie pracy także i pan pielęgniarek. No wiemy, że od wielu lat tych pieniędzy służby zdrowia potrzeba nam coraz więcej. No ja tylko przypomnę, że myśmy jako Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, te wydatki na służbę zdrowia zdecydowanie zwiększyły. No wiem, że jeszcze to i nie jest to, czego wszyscy oczekujemy, więc ale no dajmy jeszcze sobie kilkanaście tygodni, uzbrójmy się w cierpliwość, zróbmy ten ostatni wysiłek właśnie dla Polaków, bo myślę, że nikt z Polaków w tej chwili no, nie zaakceptowałby strajku służby zdrowia w tej tak bardzo ciężkim czasie dla nas wszystkich. No tak, no ale panie ministrze, co z tą ustawą covidową? Czy ona będzie opublikowana, czy nie? Czy w tej chwili jest ustawa, która poprawia tą ustawę w Senacie. W przyszłym tygodniu jest posiedzenie Senatu. Ona jest w porządku obrad, więc myślę, że ona natychmiast wróci po obradach Senatu do Sejmu i wtedy te dwie ustawy zostaną opublikowane. No, chodzi o to, żeby nie było tak, że wszyscy lekarze i pielęgniarki, cały biały personel dostały 100% podwyżki, czyli znaczy 100% dodatku, bo to nie chodzi o podwyżkę, tylko 100% dodatku, tak? No tak, pani redaktor, bo niestety no, w tej chwili, w tej sytuacji, jaki jesteśmy nasz kraj, no nie stać nas na dziesiątki miliardów złotych, aby te pieniądze dać w kierunku podwyżek wszystkim, którzy w tej chwili pracują w służbie zdrowia. Ja nie mówię, że nie należą się te pieniądze, ale naprawdę w tej chwili naszego budżetu na to nie stać. Szczególnie, że no, jesteśmy troszkę poobijani jako państwo, jeżeli chodzi o gospodarkę, ponieważ wiosenny lockdown, w tej chwili także mamy ograniczenia. No ta gospodarka nie pracuje na 100%. Te pieniądze, które są płyną z gospodarki, także trafiają przecież do służby zdrowia. One nie biorą się z powietrza, więc no dajmy sobie troszkę czasu, uzbrojmy się w cierpliwość, a myślę, że przyszły rok przyniesie nam nowe nadzieje, ale także nowe perspektywy. Ale czy system zdrowotny ciągle jeszcze funkcjonuje, nie załamał się pod tym brzemieniem pandemii? Bo ostatnio bardzo niepokojące informacje dochodzą, chociażby z miejskiego szpitala w Poznaniu. Ostatnio Gazeta Wyborcza informowała o tym, że tam po prostu w nocy chorymi nikt się nie zajmuje, że brakuje zwyczajnie personelu. Panie redaktor, no do tego, co mówiłem wcześniej, no byliśmy bardzo zaniepokojeni tą dużą liczbą nowych zakażeń, które mieliśmy kilkanaście dni temu. W tej chwili jest ta stabilizacja. To jest dobry efekt tego, że do tych pacjentów będzie mniej trafiało do szpitali. Wiemy przecież, że ta pula łóżek przeznaczonych dla pacjentów z koronawirusem w tej chwili bufor to jest prawie 10 tysięcy, jest dość duża, ale to nie same łóżka, prawda? Tutaj także potrzebni są lekarze, są potrzebni pielęgniarki i ratownicy, a wiemy, że oni także chorują na koronawirus, a także przebywają na kwarantannach, więc no ta liczba personelu medycznego jest ograniczona. Dlatego no, być może zdarzają się jakieś nieprawidłowości. My na pewno to zaraz będziemy wyjaśniali, co tam się wydarzyło w Poznaniu, bo tak nie powinno być. Ale no, personel medyczny jest w tej chwili najważniejszy. Nie łóżka, nie respiratory, których mamy pod dostatkiem, ale właśnie ludzie, którzy mogą przy pacjencie pracować, mogą obsługiwać ten sprzęt, są w tej chwili dla nas najważniejsi. Panie ministrze, a szczepionki kiedy do nas dotrą? Kiedy jest szansa na to, żeby Polacy zaczęli się szczepić? No i pytanie, czy będą się chcieli szczepić? No właśnie, to jest takie pytanie, na które dość często w tej chwili odpowiadam. Myślę, ja jestem optymistą, jak to zawsze podkreślam. Myślę, że pierwsze szczepionki mogą do nas dotrzeć pod koniec grudnia, bo takie są deklaracje firmy. Czy tak się stanie? No zobaczymy. Mam nadzieję, że ta szczepionka tak bardzo reklamowana i firmy amerykańskie już się pojawi na rynku pod koniec grudnia. No ale myślę, że pierwszy kwartał to będzie
także dość duży wysyp szczepionek innych firm, bo wiem, że wiele firm już kończy ten ostatni etap badań nad tą szczepionką. Za chwilę będą rejestracje w światowych i europejskich komisjach do spraw leków, więc myślę, że ta szczepionka będzie nie tylko skuteczna, ale także bezpieczna, bo myślę, że to jest bardzo ważne i myślę, że wtedy, jeżeli będziemy widzieli już i mieli tą pewność, będziemy na pewno w mediach starali się Polaków przekonać do tego szczepienia. Ja wiem, że niestety są osoby sceptyczne generalnie do szczepień, ale no te miesiące pokazały, że no to dla nas to jest wszystko bardzo uciążliwe i trudne, więc jeżeli zaszczepimy jak największą liczbę osób, jak największą populację w Polsce, wtedy jest szansa, abyśmy się wyrwali z tej epidemii i zaczęli normalnie funkcjonować. A no właśnie, a czy na przykład będzie można sobie wybrać, którą szczepionką chcielibyśmy się zaszczepić? Bo na przykład nie Pfizera, który jako pierwszy ogłosił wielki sukces, ale innej firmy, bo pojawiły się informacje później o kolejnych firmach, które też opracowały szczepionkę o wysokiej skuteczności. Jak to będzie? Znaczy, my jesteśmy w tej chwili w tak zwanej formule zakupowej w Unii Europejskiej. Unia Europejska podpisuje już kolejne kontrakty na zakup tych szczepionek z wieloma firmami. Tu już jest bodajże 5 czy 6 firm, które podpisały umowy. My w tym pakiecie unijnym mamy zagwarantowane 8% tej puli szczepionek, ponieważ jesteśmy w tej grupie państw dość licznych, czyli na nasza populacja jest dość liczna, więc myślę, że w każdej tej firmy będzie możliwość zakupienia tej szczepionki. No i oczywiście chciałbym, żeby to się stało jak najszybciej, więc która szczepionka będzie szybciej dostępna na rynku, wtedy będziemy chcieli jak najwięcej Polaków tą szczepionką zaszczepić, ale myślę, że w następnych miesiącach przyszłego roku także pojawią się na rynku szczepionki innych firm, więc myślę, że też będzie ona dostępna. Ale tutaj mi się wydaje tak, że jest ważne, żebyśmy się zaszczepili w miarę szybko. To na pewno będzie dość duże wyzwanie logistyczne dla naszego państwa, ale już pracuje zespół na tym. Myślę, że do połowy grudnia będziemy gotowi z logistyką, w jaki sposób wyszczepić jak największą ilość Polaków. Czyli raczej nie ma co wybrzydzać, tylko się szczepić tym, co będzie na rynku dostępne. A panie ministrze, jeszcze na sam koniec chciałam pana spytać o jedną rzecz. Czy święta Bożego Narodzenia spędzimy w miarę normalnie? Nie tylko z bliższymi, ale i dalszymi rodzinami. Jak pan przewiduje? Panie Radzie, no chyba każdy z nas chciałby te święta spędzić już takiej normalności, bo to są święta no, bardzo rodzinne, kiedy chcemy się spotykać, one są bardzo ciepłe. No ja pamiętam, kiedy nadchodziły święta Wielkiej Nocy, no niestety z wielkim bólem musimy komunikować, że to będą inne święta niż zawsze. No myślę, że jednak i święta Bożego Narodzenia jednak będą innymi niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni, czyli pewnie spędzimy ich w gronie, ale tych najbardziej... W wąskim gronie. Tak jest, z tymi osobami, którymi na co dzień mieszkamy. Będzie na pewno bardzo trudno i chyba raczej nie skazane, abyśmy się jednak odwiedzali gremialnie z całych stron Polski, ponieważ ten okres jeszcze będzie na pewno pandemii trwał. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dziękuję bardzo.